Cześć, dzień dobry. Hi. Hi, 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 hi. Słuchajcie tego. Dziś jest sobota i ten film, jak widzicie, to ja nagrałam go może z godzinę temu. Jestem po tak ogromnym, wielkim sprzątaniu, że już mam po prostu dosyć, wiecie, pranie, po prostu podłogi, kuchnię obleciałam, calutko, moda do Z, wszystkie drzwi pomyłam, wszystko, nie wiem, no, wszystkie kurze powycierałam, kibel pomyłam, wszystko. No, zresztą nieważne, no, co ja wam będę mówić, no, przecież wiecie, co trzeba sprzątać i tego. A oczywiście na bieżąco jeszcze przed świętami tam jeszcze coś oblecę, oczywiście normalne i ten. I teraz tak, jak będziecie słyszeli takie to znaczy, że pralka właśnie za chwilę będzie startowała, bo musi wywirować, bo drugie pranie wstawiłam. Milano jest bardzo niegrzeczny i tu siedzi ze mną i bierze udział. Ja już mam, jestem po prysznicu, bo już się upłaciłam po prostu jak prosiak. Jestem po prysznicu. Makijaż zrobiłam po prostu w 30 sekund, tylko korektor, bronzer, te rzęsy, brwi i to wszystko. I kitka jest taka, jaka jest, bo mam jeszcze wilgotne włosy. I jeszcze jedna rzecz, taka, że miał być live i na pewno go dzisiaj nie będzie. Słuchajcie, dzieje się tyle niedobrego, że aż jestem w szoku. Od dwóch dni to po prostu same nieszczęścia się... Zostaw to. Same nieszczęścia nas spotykają. Szpital, wszystko, no po prostu ja aż nie chcę po prostu myśleć, co będzie, co jeszcze może się stać, także dużo niedobrego się dzieje, także tyle wam chcę powiedzieć i dzisiaj absolutnie ja nie mam czasu, jutro nie wiem, czy będę miała czas, bo w ogóle jak widzieliście na filmie, to ja nie wiedziałam, jak to wszystko ustawić, tam jakiś program trzeba ściągnąć, coś, ja w ogóle nie wiem, o co tam chodzi, ja nawet nie miałam czasu, słuchajcie, przy komputerze posiedzieć, żeby to zobaczyć. Bo od wczoraj jest po prostu taka padaka, tyle nieszczęścia, że mam nadzieję, że to już jest koniec i niech ten rok się po prostu skończy, naprawdę. No nie będę mówić. Więc to jest taka krótka, mała informacja. Zobaczymy, nie obiecuję, ale jeżeli już, to może będzie jutro. Jeżeli jutro, to gdzieś godzina 18, 19 albo 20. Jeszcze nie wiem, nie obiecuję na 100%. Niestety dużo złego się dzieje i nie mam na to wpływu. A wiecie, że rodzina i bliżsi i zdrowie najbliższych przede wszystkim jest dla nas najważniejsze. No przynajmniej dla mnie. Więc z góry przepraszam, jeżeli tego nie będzie, ale nie odłożymy tego, znaczy w sensie nie zapomnimy o tym i to będzie, na pewno, nie przejmujcie się, tylko no kurczę, no mówię wam, że takie akcje po prostu, że ja Jezu, prawie całą noc nie spałam, w ogóle masakra. I teraz tak, mam te kartki, które były w tym, zostawiłam je, dzięki Bogu, że ja je zostawiłam, wtedy wam mówiłam, bo będziemy losowali jedną osobę, dlatego że w ogóle, słuchajcie, nawet nie zdążyłam wam odpisać na maile. Wszystkie paczki są już wysłane, wszystko już jedzie, także po poniedziałku, albo może w poniedziałek już do was dotrą. Nawet nie miałam czasu, słuchajcie, na maile odpisywać, a film tam wrzuciłam tyle, o ile nawet mój mąż mi jeden edytował, nawet nie wiem, jak on wygląda, ten dzisiejszy, powiem wam szczerze, także makaryna totalna. I mam Michę i będziemy losowali jedną osobę, bo jedna osoba się po prostu nie zgłosiła, a jest to osoba od kartki świątecznej z Bazylem. I po prostu wylosuję jeszcze jedną osobę i dlatego tytuł filmu jest taki, a nie inny, żeby dana osoba mogła wejść i go zobaczyć, mam nadzieję. No jeżeli znowu ktoś się nie zgłosi, to nie wiem, no ale dobra. Milano? Milano, czuł jest, no mój kochany taki, no coś ty. Więc dobra. Losujemy, słuchajcie, porządnie, przemieszam. Milano, no zobacz! Ktoś jeszcze spadł? Nie. Awaria w postaci Milano, dobra. Słuchajcie, tu jest tak zamieszane, że po prostu makarena. I teraz, żeby było sprawiedliwie, odwracam łebek w drugą stronę i mam. Dwie osoby, jedną wypuszczam. Nie widziałam, nic nie wiem. Agusia! Uwaga, robimy zbliżenie. No dobra, więc to by było na tyle chyba. Ogłoszeń parafialnych i tego wszystkiego, co się działo i co się będzie działo i w ogóle i w szczególe, a dzisiaj jest sobota, słuchajcie, byłam u mnie na ryneczku. Ludzi było tyle, jakby miał być koniec świata. Naprawdę. To jest normalne przed świętami, ale dzisiaj to normalnie pobili rekordy Guinnessa, mi się wydaje. Kupiłam choinkę, także choinka jest w doniczce i miała być mniejsza, ale słuchajcie, jest, ja wiem, z czubkiem, to może nawet ciutkę większa ode mnie, także z jednej strony fajnie będzie tego. I oczywiście jest w doniczce po to, żebyśmy mogli ją
później na dwór sobie zasadzić, jak już będzie pora. I słuchajcie jeszcze jednego. Moja teściowa tydzień temu taką samą choinkę kupiła za 25 zł. A ja teraz, w tym tygodniu, zapłaciłam za choinkę najtańszą 65 zł. Także brawo ja. Ale choinka jeszcze nie stoi w domu, stoi w tym, w stodole. Bo nie chcę jej jeszcze kłaść do domu, wsadzę ją może 22, 23 i ją będziemy ubierać na bieżąco. A tak przy okazji może wam pokażę miliczka. Ojejkuś, no nie chcesz? Tak, kochany mój, kochany mój, czy nie kochany mój? Chyba kochany mój. No dobra. To razem z Milikiem żegnamy się z wami i życzymy wam miłej soboty i wszystkiego dobrego, słuchajcie, dla was wszystkich na ten weekend. A, i u mnie jest minus 5, więc trzymajcie się ciepło, pa pa. Nie wytrzymał. On też chciał. No, też chciał. Nasz chudzielec, 1,5 kilo schudłem, nie? 1,5 kilo schudłem. No dobra, już koniec tego. Milano, dziękujemy bardzo. No ty byłeś już w kamerze, teraz buzia. No, wszystko musi być sprawiedliwe w tym domu, no.